Mezoterapia mikroigłowa polega na odpowiednio głębokim, intensywnym, bardzo gęstym nakłuwaniu skóry za pomocą pena. Prowokuje mezoterapia mikroigłowa skórę do przebudowy. Działa silnie odmładzająco, spłyca rozstępy i blizny, wspomaga kurację antyłojotokową i przeciwdrądzikową, a także niweluje przebarwienia. Rozpoczynam od demakijażu twarzy, szyi, dekoltu, następnie przechodzę do tonizacji i diagnozy skóry. Wykluczam przeciwwskazania do zabiegu. Obserwuję skórę pod kątem występowania znamion barwnikowych, naczyniaków, brodawek, włókniaków, przeczosów i innych zmian skórnych. Wykonując mezoterapię, omijamy te miejsca. Patrzymy, gdzie na skórze znajdują się teleangiektazje, ścieńczenia naskórka, rumień, okolice skłonne do podrażnień. Tam będziemy wykonywać zabieg ze szczególną ostrożnością. Zwracam uwagę na rejony twarzy, gdzie są zmarszczki, zwiotczenia, blizny i przebarwienia. Tam będziemy pracować bardziej intensywnie. Rozpoczynam od aplikacji peelingu enzymatycznego. Skład peelingu oparty jest na enzymach oraz moczniku. Wybieram gęstą, kremową konsystencję. Na peelingu wykonuję masaż twarzy, szyi i dekoltu. Podczas masażu moje dłonie poznają potrzeby skóry, jej wrażliwość, napięcia, miejsca wymagające szczególnej pielęgnacji. Zakładam sterylne rękawiczki chirurgiczne. Następnie za pomocą sterylnych gazików przecieram skórę. Wybieram preparat aktywny. Podczas zabiegu mezoterapii mikroigłowej na skórze tworzą się mikrokanaliki, które przez chwilę pozostają otwarte, dzięki czemu substancje aktywne mogą wnikać w powierzchnię skóry bardzo głęboko. Dla mojej klientki wybrałam sterylny preparat medyczny, koktajl Mesohyal Oligo Elements, stymulujący macierz zewnątrzkomórkową. To rewitalizujący roztwór na bazie kwasu hialuronowego, zawierający kompleks 9 oligoelementów, m.in. cynku, selenu, miedzi, magnezu, manganu i molibdenu. Praca penem daje spektakularny efekt terapeutyczny. Jest też w pełni bezpieczna. Na każdym etapie zabiegu w pełni kontroluje siłę działania mezoterapii. Steruje 5 elementami. Element pierwszy to wybór kartridża. Najczęściej wybieram kartridż z 12 igiełkami. Przy skórze wrażliwej wybieram 9 igieł lub bardzo delikatną głowicę nano. Kartridże z 36 i 42 igłami dobrze sprawdzą się przy skórze bardzo grubej lub w pielęgnacji ciała. Element drugi to głębokość nakłuć. Pracuję na głębokości od 0,1 do 0,8 mm. W okolicach oczu i ust pracuję płycej na głębokości około od 0,1 do 0,3 mm. Na czole, szyi i dekolcie pracuję na głębokości około 0,5 mm, na policzkach na głębokości 0,7 mm. Element trzeci to czas zabiegu. Mezoterapię wykonujemy od 5 do 20 minut, w zależności od wrażliwości skóry. Im dłuższy czas zabiegu, tym silniejsze działanie. Element czwarty to szybkość drgań oraz nacisk na skórę. Ja zawsze ustawiam maksymalną szybkość drgań pena. Nigdy nie dociskam mocno kartridża do skóry. Element piąty to technika pracy. Rozpoczynam od ruchów posuwistych, ruchu ciągłego i kolistego. Następnie przechodzę do ruchów punktowych. Zaczynam od delikatnych mikrodrgań, a później przechodzę do mocniejszego stemplowania. Rozpoczynam zabieg. Aplikuję koktajl z kwasem hialuronowym i oligoelementami. Wkładam kartridż do aparatu. Ustawiam maksymalną prędkość drgań i głębokość 0,1 lub 0,2 mm. Pamiętajcie, że podczas wykonywania zabiegu obowiązuje zasada mniej znaczy więcej.
Lepiej wykonać kilka delikatniejszych zabiegów niż jeden mocny. Pracuję na całej skórze twarzy, szyi i dekoltu. Głowicę trzymam prostopadle do skóry. Prowadzę ją bez docisku, gładko, miarowo, raz przy razie. Pracuję krótkimi ruchami. W razie potrzeby naciągam skórę. Obserwuję skórę pod kątem wystąpienia rumienia i podrażni. Następnie przejeżdżam po skórze penem. Kolejne razy. Mikronakłuwanie powoduje w skórze mikrourazy, przez co stymuluje ono skórę do odnowy. Dochodzi do syntezy nowych tkanek i rewitalizacji skóry. Zostają uwolnione cytokiny i czynniki wzrostu, które pobudzają do pracy komórki skóry właściwej. W wyniku tego procesu następuje wzmożona produkcja kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów, w tym kwasu hialuronowego. Zwiększa się wytrzymałość i elastyczność tkanek. Poprawia się owal twarzy. Skóra jest pełna blasku. Teraz przechodzę do ruchu kolistego. Pora na ruchy punktowe, mikrodrgania oraz mocniejsza wersja. Mikrodrgań jest to stemplowanie. Dłużej przytrzymuje pen na skórze. Na koniec zabiegu aplikujemy krem. Jeśli to wieczór, najlepiej sprawdzi się krem łagodzący. W ciągu dnia bezpieczniejszą opcją będzie krem ochronny minimum SPF 50+. Na koniec zabiegu zawsze przekazujemy klientce informacje dotyczące pielęgnacji domowej oraz zaleceń pozabiegowych. Jeśli podobał Wam się mój film, zapraszam Was do subskrypcji kanału.